Czuwaj, druhu harcmistrzu, Jakub Noculak melduje. Kufiec Bytom na uroczystym otwarciu Domu Polskiego UL siedziby bytomskich harcerzy na apelu. Stan zgodny. Druhny i druhowie, szanowni goście, kiedy w 2015 roku pojawiła się wizja zakupu budynku Domu Polskiego UL, nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, jak wiele sił i energii będzie potrzebne, by można było stanąć tu dziś i świętować wspólne otwarcie budynku. Dziś pisze się tu nowa historia i będą pisały ją kolejne nowe pokolenia. Jestem pełen uznania dla druhny komendantki, którą znam od naprawdę młodych lat, dziecięcych lat i którą wiem, że no jest człowiekiem, który skutecznie dąży do celu. I dzięki, Bożenko, Twojej postawie mamy możliwość tutaj dzisiaj naprawdę świętować wielką rzecz. Słuchajcie, mamy to miejsce, które będzie łączyło nas wszystkich. Będzie łączyło pokolenia. Każdy harcerz, każda harcerka może być dzieckiem Bożym, ale nie każde dziecko Boże może być harcerzem. Uważam, że wiele umiejętności, które mam, mam właśnie z harcerstwa. Wyremontowaliście ten dom, ale tak naprawdę jesteście u siebie jako jedna kochająca się rodzina harcerska. Były przed nami pokolenia, które tak jak my staliśmy w mundurach. Jesteśmy my, którzy przeżywamy teraz tą chwilę. Kiedyś na zdjęciach nas będą oglądać i będą wspominać tą chwilę, tak ważną dla naszej społeczności. Pozwólcie, że w imieniu wszystkich bytomskich strażaków, swoim również, oraz pracowników cywilnych, pogratuluję Wam tego wspaniałego obiektu. I widzę, że te pomniki, te perełki w Bytomiu są, one się zmieniają, one powstają i one zostaną. Gorącymi brawami powitajcie zespół drugiej harcerskiej drużyny wodnej, który specjalnie dla Was zagra na dachu, niczym prawdziwi Beatlesi. Gorące brawa! Hiszpańskie dziewczyny, chodźcie na